Latem 2018, Polska, Senegal. Adam Nawaka na treningu, Kuba Ates, do meczu z Senegalem Adam Nawaka przygotowywa się przynajmniej od 4 dekad. Co ukształtował selekcjonera reprezentacji? Relacja na żywo z meczu Polska, Senegal od 17 w wyborcza.pl. W szkole podstawowej byłem trenerem szkolnej reprezentacji, bo nauczyciel WF nie radził sobie z tym zadaniem. Wziąłem to w swoje ręce, cieszyła mnie selekcja graczy, strategia, układanie taktyki. Jeśli u młodego człowieka pojawi się zacięcie do takiej pracy, to później ono się ujawni, mówił kilka lat temu Adam Nawałka w Gazecie Krakowskiej. 61-letni trener do dzisiejszego meczu z Senegalem przygotowywał się od dekad. Myślał jak selekcjoner, zanim ktokolwiek wpadł na to, by powierzyć mu reprezentację. Budowa drużyny to między innymi gabinet cieni na poszczególne pozycje. Polska reprezentacja na kilku pozycjach nie ma dublerów, mówił w czacie z czytelnikami Wyborczej w 2002 roku kilka godzin przed kończącym nieudany turniej w Korei i Japonii meczem z USA. Nawałka twierdził, że największym błędem Jerzego Engela oraz piłkarzy było zlekceważenie mundialowych rywali, opowiadał się za tym, by w trakcie turnieju zawodnicy mogli spotkać się z rodzinami. I dziś nawet przed meczami z Gibraltarem przestrzega, że tamtejsza reprezentacja zrobiła duży postęp i z pewnością nie będzie z nią łatwo. A przygotowania do wielkiego turnieju zawsze zaczyna od zgrupowania regeneracyjnego w Juracie, na które jego podwładni przyjeżdżają z partnerkami i dziećmi. Nieograniczony dostateczny pedoserwis w informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn w Wyborczej wypróbuj teraz od 19,90.